Cześć, witamy Was bardzo serdecznie i dzisiaj pokażemy Wam, jak pracować z jamą brzuszną po operacjach na jamę brzuszną. To jest Mikołaj. Cześć. A ja mam na imię Patryk, jesteśmy w Gabinecie Świadomi Zdrowia i Mikołaj miesiąc temu? Dokładnie miesiąc temu, miesięcznica. Dzisiaj? No. Dokładnie miesiąc temu miał operację laparoskopową na wyrostek robaczkowy. Dokładnie tak, słuchajcie, fizjoterapeuci też mają problemy, też chorują, też bywają w szpitalu czasami, ale z racji tego, że mamy duże chęci edukacyjne, to chcę Wam pokazać, jak po takiej operacji możecie pracować. Oczywiście, jak nie mieliście operacji, też możecie pracować z jamą brzuszną. Ten obszar to jest coś, co wydaje mi się, że każdy powinien wiedzieć, jak z tym pracować, dlatego że w społeczeństwie jest dużo osób, które mają wzdęcia, zaparcia, biegunki, refluks, gagę, bolesne miesiączkowanie, nieregularne cykle miesiączkowe i to wszystko jest wskazaniem do tego, żeby po prostu z tą jamą brzuszną umieć pracować albo udać się do osób, które na przykład pracują terapią wisceralną. Natomiast mamy Mikołaja, jest w ogóle w cudownym stanie, bardzo dobrym stanie, jest miesiąc po operacji i pokażę Wam kilka, chciałbym zwrócić Wam kilka rzeczy, a później zostawię Was z Mikołajem, który Wam pokaże, jak z tą jamą brzuszną pracować. Oczywiście to nie będzie tylko i wyłącznie praca na przykład po laparoskopiach na wyrostek, ale też na pęcherzyk, po wszystkich cięciach na jamę brzuszną, po cesarkach, więc tych wskazań do takiej pracy jest dużo, także pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy jamę brzuszną, z którą trzeba pracować, której nie powinniście się dotykać. Ja wiem, że dużo osób z racji tego, że tam, wiecie, są ważne narządy dla naszego funkcjonowania, boi się tego brzucha dotykać. Nie bójcie się, dotykajcie. Oczywiście nie pracujcie w bólu ze sobą. Jeżeli pojawia się jakiś dyskomfort, możecie tak pracować. Oczywiście, jeśli chodzi o operacje, raczej Wam zalecamy pracę po zdjęciu szwów i też na przykład, od razu Wam zwrócam tu uwagę, jak macie na przykład taką operację, niekoniecznie laparoskopowo, ale na przykład takie cięcie cesarskie, to też starajcie się tego nie rozciągać w ten sposób. Myślę, że jeśli chodzi o takie operacje, to jeszcze tutaj poprosimy Olę, żeby Wam takie rzeczy ponagrywała pod kątem uroginekologii. To będzie na pewno fajne dla wielu pań. Ale oczywiście możecie, wiecie, głaskać, rozmasowywać, rozpasowywać. I teraz tak, wracając do tematu Mikołaja, mamy operację laparoskopową. Oznacza to, że nie ma bezpośredniego cięcia, tylko niewielkie nacięcia, gdzie wprowadza się sprzęt. I teraz tak, pomimo tego, że wyrostek robaczkowy jest mniej więcej w tej okolicy, u większości osób, to tutaj mamy trzy małe cięcia, trzy dziurki. Jedna jest tutaj, druga jest tutaj i trzecia jest tutaj. I zobaczcie, to nas od razu informuje, że my nie będziemy pracowali tylko z tymi bliznami, które widzicie tutaj. I tutaj może nie będziemy odsłaniali, bo jest dość nisko w tym obszarze gdzieś. Tylko ten sprzęt jest wprowadzany, te rurki są wprowadzane aż do tego miejsca. Po to, żeby mieć też taką możliwość, jakby coś się wydarzyło nie tak, to żeby zrobić cięcie tutaj i ewentualnie usunąć ten wyrostek, czy co tam w ogóle się dzieje, ropy, czy może jakieś inne niepożądane sytuacje. Więc to nas informuje, że będziemy pracowali z tymi miejscami, które będą kluczowe, ale też tam były przecinane, dostawaliśmy przez wielką ilość tkanek różnych, więc najważniejsze jest to, żeby zaopiekować się całym brzuchem, dlatego że ten sprzęt przechodził stąd tutaj, stąd tutaj, stąd tutaj i po prostu chcemy pracować z całą otrzewną ścianą, ze wszystkim, tak? Więc nie zwracajcie uwagi tylko i wyłącznie na bliźnie na skórze, ale też na bliznach, które są pod skórą, które są na powięziach, na mięśniach, na wszystkich innych tkankach, które po prostu są pod. My ich nie widzimy, ale tam rzeczywiście wydarzyło się sporo. Oczywiście takie operacje są lepsze, dlatego że operacja w ogóle była wieczorem, w nocy, a Mikołaj następnego dnia już mógł wrócić do domu. Po klasycznym cięciu nie byłoby to możliwe, więc jest szybsza od razu aktywacja, mniej powikłań związanych z leżeniem, mniej powikłań związanych z otwieraniem w ogóle otrzewnej, więc jest to oczywiście dobra opcja, ale też wymaga późniejszej pracy. Zwrócę Wam uwagę na to, dlatego że u nas się ekstremalnie często zdarza pracować z pacjentami, którzy mieli na przykład operację na jamę brzuszną kilka lat temu i oni do nas teraz przychodzą z bólami odcinka nędziowego. Dlatego, że to spowodowało różnego rodzaju przebudowę i gorszą aktywację tkanek, stworzyło pewien dysbalans mięśniowo-powięziowy i po kilku miesiącach albo po kilku latach my dopiero ten problem zaczynamy odczuwać, kiedy on się nawarstwił. Więc jeżeli mieliście operację, nikt z tym nigdy nic nie robił, to zróbcie to dzisiaj wspólnie z Mikołajem. Cześć, to teraz kilka słów ode mnie. Chciałbym Wam przedstawić taki mniej więcej proces, jak możecie sobie pracować z całą swoją jamą brzuszną od momentu samego początku, czyli jakby pierwszej doby, pierwszych kilku dni, tygodni po operacji,
aż do jakby momentu, kiedy już tkanki są zagojone, jak pracować z blizną, jak pracować z całą resztą brzucha, kiedy to już wszystko jest wygojone i po prostu robimy krok dalej w tym naszym zdrowiu. Na sam początek, czyli tak naprawdę pierwsze dni, pierwsze czasem to półtora tygodnia, dwa tygodnie do momentu zdjęcia szwów, co robiłem ja? Na początek oddech. Bardzo prosta technika. Podzielimy sobie jakby obszar całego tułowia na dwie części, czyli mniej więcej tutaj od końca mostka i dolnej części żeber, to jest górna część, klatka piersiowa i dolna brzuch. Co robimy? Kładziemy sobie ręce na jamę brzuszną, na okolice pępka, na opatrunki, na te szwy, na rany, delikatnie sobie stabilizujemy i teraz ja chcę prowadzić mój oddech tylko do klatki piersiowej, tak? Staram się nie ruszać brzuchem, tylko brać wdech i wydech do żeber, do górnej części klatki piersiowej. Robię to 10 spokojnych oddechów, chwila przerwy. Bez limitów w ciągu dnia. Tak naprawdę, ile macie czasu, ile chęci, im więcej to zrobicie, tym lepiej. Dobra. Druga rzecz, odwracamy sobie tor, czyli teraz staram się oddychać do brzucha. Tutaj potrzebujemy więcej uwagi, skupienia, bo ten brzuch będzie wrażliwy. Sam pamiętam, bo było to niedawno, że był tam dyskomfort, ból, ciągnięcie, ale chodzi o to, żeby pracować, stymulować jakby do tej pierwszej granicy dyskomfortu, tak? Ja w ogóle nie chcę wchodzić w jakiś ból, tylko na tyle, ile jestem w stanie. Znowu ręce mogę sobie trzymać na brzuchu i delikatnie staram się prowadzić ten oddech właśnie do brzucha. Rozciągam, stymuluję te tkanki, na ile po prostu jestem w stanie, na ile ciało mi pozwala, na ile to czuję. Tak samo, bez limitów. Teraz jesteśmy w okresie jakby tych pierwszych dni, tygodni po operacji. Ciągle mam szwy. Co mogę zrobić dalej? Postymulować swoje tkanki bardzo globalnie. Czyli też kładę sobie ręce na okolice brzucha. Może to być na ranę, bezpośrednio na opatrunek. Można to ustabilizować. I po prostu staram się delikatnie przesunąć powierzchowne tkanki, właściwie samą wręcz skórę w jakimś kierunku. Na początek w prawo. Utrzymuję taką pozycję około 30 sekund. Pamiętam o oddychaniu i potem wracam. Kolejny krok, idę w drugą stronę. W lewo. I powtarzam ten schemat. Oddech utrzymuję około 30 sekund. Tutaj też ważne jest, żebyście pamiętali, jakby odczuwali to, co podpowiada Wam ciało, na ile jesteście w stanie przesunąć te tkanki. Tak? Tutaj jakby nie ma strachu, nic się nie rozerwie, też wytrzymają, te tkanki już się zabliźniają, nie robicie nic gwałtownego, nic nie ma prawa tutaj się stać, a już jesteśmy w stanie poprawiać tą elastyczność, ukrwienie okolicy i to będzie tylko na plus. Prawo, lewo, góra, dół. Mogę sobie dodać rotację w jedną, w drugą stronę. Każdą pozycję staram się utrzymywać około 30 sekund, na tyle, ile pozwala mi po prostu ciało. Nie ma to być bolesne, może się pojawiać lekkie ciągnięcie, ale żeby to było w skali od 1 do 10, maksymalnie 3. Kolejny etap. Zdjęli mi szwy, jest to około 2 tygodnie po operacji. Blizny już się tworzą, może to być jeszcze rana, ale w każdym razie tkanka jest zrośnięta, w miarę zagojona. Jest to dobry moment, żeby zacząć już małą taką pracę aktywacyjną brzucha poprzez proste ćwiczenia. Jeżeli chcielibyście się w tym temacie więcej dowiedzieć, dajcie znać w komentarzu, też chętnie coś nagramy. A ja przechodzę do tematu bardziej manualnego. I teraz możemy sobie już pracować bardziej globalnie z całym brzuchem. Tak? Proste techniki, tak jak wcześniej, mobilizacji tkanek
pozostają. Ja teraz sobie mogę popracować bardziej lokalnie na różnych obszarach brzucha. Na przykład zaczynam od obszaru przepony. Stawiam sobie ręce w takie serduszko prawie że i z czułością po prostu staram się zagłębić troszkę w te moje tkanki. Tak samo zwracam dużą uwagę na to, co czuję. Tak? To nie ma być bolesne. Może się pojawiać lekki dyskomfort, ciągnięcie i to jest maks. Tak? Pierwsza prosta rzecz, ja się zatapiam, zagłębiam i chwilę zostaję. Znowu skupiam się na oddechu, czekam przynajmniej 30 sekund, żeby to odpuściło. W tej pozycji mogę sobie dodać znowu ruch w którąś stronę, na przykład do środka. Tak? I tak samo trzymam. Potem mogę sobie pójść w przeciwną stronę, bardziej do zewnątrz, bardziej do dołu. I jakby w każdy dowolny kierunek mogę też dodać właśnie skręt. W każdym kierunku staram się po prostu przytrzymać tą pozycję, żeby dać tkankom czas na rozluźnienie. Kiedy mam jeszcze szwy, mam ranę, to jeszcze nie jest blizna, to już mogę z tym pracować. Pierwsza taka bardzo podstawowa rzecz to uciski dookoła rany. Chodzi po prostu o stymulację, lepsze dokrwienie i wygląda to bardzo prosto. Wciskam, utrzymuję około 3 sekundy i odpuszczam. Robię tak z każdej strony dookoła rany. Tak jakby od prawej, od lewej, dół, góra. Poświęcam na każdy jakby obszar też około pół minutki, tak? 10 ucisków, idę dalej. Bez limitów w ciągu dnia. Poza obszarem samych blizn i cięcia poszukajcie sobie właśnie w całym brzuchu, gdzie ja odczuwam jakiś większy dyskomfort, większe ciągnięcie, tak? Pamiętacie, ja miałem cięcie tutaj, tutaj i tutaj, ale wyrostek sam w sobie jest tutaj, nie? Więc u mnie ten obszar, ja go czuję, no on nie jest zbyt przyjemny, tak? Tu się coś działo, więc ja po prostu się zatapiam i znowu sobie czekam chwilę, tak? Pierwszy lekki dyskomfort, nic na szybko, nic na siłę, przesuwam sobie tkanki do dołu, trochę do środka, prosta sprawa. Okay. Kolejny krok to będzie praca bardziej już z obszarem blizny, tym miejscem, gdzie po prostu mieliśmy szwy. Prosta rzecz. Znowu staram się jeszcze nie rozciągać jakoś bardzo mocno tego miejsca, tak? Tylko raczej chwycić od dołu, od góry, ustabilizować i staram się jakby całość przesunąć w stronę którąś. Do góry. I utrzymuję. Potem do dołu i utrzymuję. Możecie sobie wyczuć, jakby który kierunek sprawia Wam większy problem albo pojawia się większy dyskomfort, to byłby kierunek dobry do pracy. Tak? Czyli ja szukam, gdzie jest trochę gorzej, ok, na przykład do dołu jest trochę trudniej, czuję większe ciągnięcie, to w tym kierunku sobie po prostu utrzymuję i czekam. Bardzo spokojna praca, nic na siłę. Znowu mogę sobie dodać, troszkę zrotować te tkanki w jedną stronę. Przesunąć je jeszcze dodatkowo w prawą stronę. Tak, wszystko bardzo delikatnie i spokojnie. Pamiętajcie, że podczas tych wszystkich technik nie zapominamy o oddychaniu. Długi, spokojny oddech będzie takim dodatkowym bodźcem rozluźniającym, uspokajającym. Dodatkowo możecie to wykonywać codziennie, nawet dwa razy dziennie. Wystarczy poświęcić 3 do 5 minut takiej pracy jakby na sesję. To nie musi od razu być 30 minut grzebania w brzuchu, ale właśnie 3 minuty po 3 razy dziennie, rano, po południu i wieczorem w zupełności wystarczą. Także małe kroki, regularność i będzie petarda.